Dzień dobry, witam Was, Jacek Jerzy. Cztery pory roku, wiosna, słońce świeci przepięknie. Najlepsze słońce dla człowieka, pamiętajmy, jest między godziną 11 a 14, bo wtedy nachylenie ziemi względem promieni słonecznych jest na tyle bezpieczne, że te promienie nam nie szkodzą. Po godzinie 14 nachylenie to się zmienia i wtedy już promienie słoneczne bardziej nam szkodzą niż pomagają. Pamiętajmy również, żeby przebywając na słońcu nie używać, broń Boże, żadnych kremów, żadnych olejków do opalania, tudzież innych, dlatego że wszelkiego rodzaju oleje pod wpływem temperatury słońca wytwarzają tak zwane substancje smoliste, czyli tak zwane nowotwory. Czyli można powiedzieć śmiało, że każdy, kto smaruje się jakimś kremem do opalania lub jakimś olejkiem do opalania, prędzej czy później zachoruje na nowotwór, bo taka jest kolej rzeczy. Ale to jest wiedza szkoły podstawowej i wierzę w to, że wszyscy o tym wiecie. Piąty wymiar. Co to jest takiego? Proszę mówić wolniej, dużymi literami. No dobra, spróbuję. Wiecie, co to jest karma? Karma to są doświadczenia z naszych poprzednich żyć. Zrobiliśmy w tamtych życiach coś niedobrego, coś złego. I w tym życiu, w którym obecnie żyjemy, najlepiej by było te doświadczenia z poprzednich żyć przerobić, ażeby uwolnić się od obciążeń karmicznych. Również w tym wymiarze, w którym obecnie żyjemy, pozbyć się obciążeń bytowych, czyli dać sobie spokój z jakąkolwiek polityką, z jakąkolwiek tam wiarą, z jakimikolwiek wojnami i z innymi sztucznymi sytuacjami, które dla nas ludzi są przygotowywane nam na świecie, jak na przykład szczepionki. Chociaż o szczepionkach zawsze możecie porozmawiać z panem Adamem Małyszem, bo jak wiemy, namawiał on Polaków do tego, aby się szczepili. Aż tu nagle okazuje się, że pan Adam Małysz, który dotychczas był zdrowy, nagle zaczął chorować na chorobę niewiadomego pochodzenia. Bardzo dziwne. Albo z żoną pana Kubackiego, która ledwo co została odratowana, bo po przyjęciu szczepionki takiej się żyły pozapychały, że żyje tylko dlatego, że szybko przetoczono jej krew. I zobaczymy teraz, jaką krew pani Kubacka dostała i zobaczymy, jak długo na tej nowej krwi uda jej się pociągnąć. Więc idźmy ponad to. A pójście ponad to wszystko to są przenosiny do piątego wymiaru, tak zwanego 5D. Kiedy przerabiamy wszystkie nasze doświadczenia, kiedy uwalniamy się od wszystkich obciążeń, od wszystkich uwięzień, od wszystkich powiązań z przeszłością i z teraźniejszym bytem, nagle nasze ciało fizyczne, nagle nasze ciało jako istota duchowa przestaje odczuwać jakiekolwiek dolegliwości, jakikolwiek strach, jakiekolwiek choroby, problemy. Mało tego, jeżeli mamy jakąś intencję, która jest mądra, dobra, świadoma, ona się spełnia. I w piątym wymiarze jesteśmy wolni. Możemy dalej po prostu sobie rozwijać naszą świadomość i naszą energię, aby osiągać kolejne poziomy razem z naszym wszechświata stwórcą, dzięki którym prędzej czy później wrócimy do naszego pierwotnego domu, czyli do Edenu. Bo jak wiemy, na ziemi obecnie żyją ci, którzy kiedyś wypowiedzieli posłuszeństwo naszemu wszechświata stwórcy, albo również wariaci, którzy chcąc udoskonalić swoją harmonię, przyszli tutaj na ziemię, żeby doświadczać tego całego syfu i tej całej katastrofy, która codziennie na tej planecie jest nam serwowana. Mamy piąty wymiar. Jestem w nim. Jest cudownie, wspaniale. Polecam. Nie będę więcej mówił.
będziecie mogli już niedługo wejść na moją stronę www.zróbtak.com i na tej stronie będziecie mieli przekazane, pokazane, zamieszczone wskazówki, dzięki którym, jeżeli będziecie chcieli, możecie sobie wzrastać po prostu duchowo. Polecam z całego serca, dlatego taki jestem troszeczkę jeszcze przemęczony, bo 2 tygodnie pisałem te wszystkie treści, żeby to wszystko jak najszybciej zamieścić na prośbę wielu osób, które do mnie dzwonią, które do mnie piszą. Dziękuję Wam za te wszystkie wskazówki, za te wszystkie informacje. Ale jeszcze na koniec został nam jeden temat. Mamy 5. wymiar, 3. wymiar, czyli czyściec ziemski, gdzie ciągle wracamy, wcielamy się w kolejne ciało fizyczne, doświadczamy. I znowu nam się nie udaje i znowu wracamy. Bardzo często w związku z tymi powrotami mamy coś takiego, co nazywa się déjà vu, czyli o kurde, ja już tu chyba kiedyś byłem, o kurde, ja już to chyba kiedyś przeżyłem, o kurde, ja już chyba tego kiedyś doświadczyłem. Dlatego, że jak wiemy, dipole wodoru, z których zbudowany jest mózg, a który jest głównym paliwem całego wszechświata, potrafi zebrać w sobie tak dużo informacji, że może nie w trakcie takiego codziennego życia za dnia, ale zwłaszcza w trakcie snów, te dipole wody się budzą, te informacje w dipolach wodoru, przepraszam, się budzą i wtedy odczuwamy, prawda, w trakcie snu jakieś tam sytuacje, jakieś tam wspomnienia, jakieś tam aranżacje różnych sytuacji. Jest jeszcze wymiar tak zwanego piekła, czyli odosobnienia, czyli samotności, który znajduje się we wnętrzu Ziemi. I tylko na Ziemi istnieje czyściec i tylko na Ziemi istnieje piekło. Dlatego, że tak zostało to dla ludzi skonstruowane. Wewnątrz Ziemi jest ciemność. Wszystkie istoty duchowe, które nie potrafią żyć między ludźmi, albo wykorzystują tych ludzi, albo niszczą tych ludzi, albo krzywdzą tych ludzi, to w którymś momencie muszą zdawać sobie sprawę z tego, że nasz wszechświata Stwórca może, a nawet powinien stracić do nich cierpliwość. Po ich śmierci ciała fizycznego tutaj na Ziemi, ich świadomość, ich energia przedostaje się do wnętrza Ziemi. Tam materializuje się być może też w ciało jakieś fizyczne człowieka lub innej istoty. Tam to ciało, ta świadomość doświadcza odosobnienia, samotności. Trwa to 100, 200, 300 lat. Kiedy już widząc i odczuwając, jak fajnie było jednak żyć w 3. wymiarze, dostaje ono szansę na to, to ciało, żeby wrócić po prostu na Ziemię i dalej odrabiać swoje doświadczenia, swoją karmę w 3. wymiarze. Bardzo fajny film jest na YouTubie. Ten film nosi tytuł teraz mi wyleciało z głowy. Mój dom. To jest film brazylijski. Tam jest dosyć fajnie pokazane, jak te istoty duchowe, które po śmierci ciała fizycznego wzrastają, wznoszą się, jak osiągają to miejsce docelowe, którego każdemu człowiekowi życzę na świecie naprawdę, albo jak to jest z tym ciałem, które niestety przez chwilę zobaczy to miejsce docelowe, ten Eden, tą harmonię, to jest test po prostu przecudowne i znowu musi wracać na Ziemię. No i oczywiście pamiętajmy o tym, że wiele sióstr i braci naszych jest we wnętrzu Ziemi, także ten film Mój Dom powinno się obejrzeć. No i cóż mogę jeszcze Wam powiedzieć, kochani? No, korzystajmy z promieni słonecznych, z witaminy D. Chodźmy na spacery, bo ta witamina B dla odmiany też jest potrzebna. Cała grupa poprzez to, że się spaceruje. Powięzi mięśniowe niech sobie pracują w sposób idealny, prawda? Żeby w tym naszym ciele również ta energia przepływała tak, jak ma przepływać. Ja Was pozdrawiam serdecznie. No i cóż Wam mogę życzyć? No, wejdźcie na stronę i znajdźcie swój klucz do rozwiązania swoich dzisiejszych problemów. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego usłyszenia. Hej, hej, hej.